Minęła 19. Na Faktę zaprasza Grzegorz Kajdanowicz. Drzewo przycięte z dwóch stron pod kątem 120 stopni. Tak uszkodzić to pole mógł tylko samolot. Każdy może udać się dzisiaj na ulicę Kutuzowa i obejrzeć zachowaną to pole. Zostało mniej niż 1,5 sekundy życia. Samolot nie mógł lecieć jednocześnie obrócony i nieobrócony. W odwróconym prawie na plecy samolocie, brat żegnał się z życiem. Samolot nie mógł rozbić się na dziesiątki tysięcy części. Jedna topola dowodzi oszustwa oraz skrajnie niemoralnego motywu przestępstwa przypisania zbrodni pilotom i sfałszowania sposobu śmierci prezydenta RP i wszystkich ofiar katastrofy. To był zamach! To była zbrodnia! Wśród przestępczego bełkotu o doprowadzeniu do katastrofy przez pilotów sprawca rozpędził się z dochodzeniem do tak zwanej prawdy, zaglądając w miejsce święte dla każdego. Dojdziemy do prawdy, także do tej prawdy, która jest groba. Doszło do wybuchu, który został przeprowadzony w specjalny sposób. Właśnie taki, który doprowadza do skutków, które można było dostrzec w tej katastrofie. Do takiego rozpadu, do takich uszkodzeń tych, którzy byli na pokładzie samolotu, do takich efektów, które znamy już od prawie 7 lat. Jarosław Kaczyński publicznie rozpowszechniał nieprawdę o dostrzeżeniu obrażeń ciał jak po wybuchu, o którym wiedział, że go nie było. Publiczny, nieprawdziwy opis ciał ofiar katastrofy to nie tylko brak szacunku, to nieprawdopodobna ohyda o znamionach przestępstwa zbezczeszczenia zwłok. Zobowiązany prawem z dowodami w ręku zaprosiłem pana Jarosława Kaczyńskiego do obrony swoich racji w cywilizowany sposób na sali sądowej. Przesłuchany w charakterze świadka Ryszard Lendas, na okoliczność złożonego zawiadomienia. W trakcie przesłuchania potwierdził informacje zawarte w przesłanym do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto świadek zeznał, iż wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa czerpie z oficjalnych dokumentów opisujących dwie wersje katastrofy, wypadek oraz zamach. Świadek przekazał szereg dokumentów potwierdzających swoje twierdzenia. W naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym mówienie źle o zmarłych jest co najmniej niestosowne. Dlatego skrajnie niemoralną ohydą nieakceptowaną społecznie jest zarzut celowego doprowadzenia do wypadku wymierzony w jego śmiertelne ofiary, które nie mogą się bronić. Sprawny intelektualnie podejrzany pan Jarosław Kaczyński, tak jak każdy dziennikarz i każda dorosła osoba, wiedzą od zawsze, że Tupolew nie był dronem, którego można naprowadzić elektronicznie z zewnątrz. Że na pokładzie nie było ruskiego asystenta, a za sterami Tupolewa do końca był polski dowódca. Nie mam żadnej wątpliwości, że to był zamach. To był zamach! To była zbrodnia!